Moi drodzy, no cóż, idziemy pod znakiem świętego Franciszka, ponieważ jesteśmy grupą franciszkańską, jesteśmy grupą, której w sposób szczególny patronuje święty Franciszek, święty Maksymilian. W tym roku, tak jak mówiliśmy dzisiaj na naszej trasie, przeżywamy przynajmniej te dwie bardzo ważne rocznice, setne rocznice objawień w Fatimie, które miały miejsce w maju 1917 roku i kilka miesięcy później, w październiku, znowu rzecz, która się odnosi do Matki Bożej, mianowicie święty Maksymilian zakłada rycerstwo niepokalanej. Pod tymi właśnie dwoma wydarzeniami, te dwa wydarzenia będą nam w czasie pielgrzymowania naszego, będą nam towarzyszyć. Będziemy rozważać te tajemnice. Będziemy rozważać tajemnicę właśnie Matki Bożej, patrzeć będziemy na nią jako na naszą mamę, jako na tę, która została nam dana, jako na tę, która będzie nam przewodziła i nie ma chwili, nie ma dnia, kiedy ona by tego nie robiła. Została nam dana. Dzieliłem się tym na samym początku, że przejmuje mnie ten tekst, który napisał ojciec Grzegorz, gdzie słyszymy: nigdy nie będziesz sam. Nigdy nie będziesz sam. Może kiedyś, nie wiem, Adam i Ewa rzeczywiście czuli się sami, samotni. Musieli opuścić raj, opuścili samych siebie. Adam nie bardzo już wiedział, o co chodzi Ewie. Ewa, prawda, jak to, prawda, nie wiesz, o co mi chodzi? Takie życie, nie? Potem przez wieki całe, prawda, człowiek, prawda, mężczyzna starał się odkryć tę tajemnicę i nie dał rady, nie? Takie życie. I w tym wszystkim Adam i Ewa czują się samotni. Do momentu, kiedy przychodzi Matka Pana, rodzi się Chrystus i gdy umiera, On ją daje. Taki prezent, taka ofiara Jego. Otóż daję Tobie moją mamę, żebyś nie był sam. Zaśpiewajmy tę pieśń, ćwiczyliśmy ją z chórem. Może też uda nam się właśnie zaśpiewać wspólnie. Ale już wszyscy znamy, prawda? To szanujcie tą dolną nutkę, bo ona jest taka ładna. Nigdy nie będziesz sam. Miłość na wieki trwa, już na zawsze pozostaniesz w jej objęciach. Nigdy nie będziesz sam, Bóg swoją matkę da, byś nie zginął, Jezus odbrał cię w jej ręce. Wiedział, że miłość silniejsza jest niż śmierć, byś ją poznał, zaprowadził cię po krzyż, dał ci matkę. Synu, oto matka twoja, niewiastą to twój syn. Oddaj Maryi serce swe.